odkąd 133 Batalion pojawił się w Cieszynie, organizujemy już cyklicznie, co dwa miesiące, w porozumieniu z różnymi szkołami, z różnymi ośrodkami, w porozumieniu ze służbami mundurowymi. Współpracujemy także tutaj ze starostwem, więc jest to cykliczna akcja organizowana co drugi miesiąc już od ponad roku. No dzisiaj krew oddajemy od godziny 9 rano, jest ponad 40 dawców z samego batalionu, dodatkowo przychodzą ludzie z pobliskich osiedli oddawać krew, co nas bardzo cieszy, bo jest to dar cenny, który się naprawdę przydaje w obecnych czasach. Bierzemy owszem udział w akcjach oddawania osocza przez ozdrowieńców. Odbywa się to przede wszystkim w Jastrzębiu, ponieważ też jest to nasze SRO, a jest tam miejsce przeznaczone właśnie do oddawania tego typu surowca. Chciałbym też zaprosić również wszystkie osoby mieszkające w Cieszynie i w pobliskich miejscowościach, żeby się angażowały też w naszą akcję, dołączały do nas, bo krew to jest bardzo cenna rzecz, której potrzeba naprawdę w całej Polsce. I chciałem również podziękować z tego miejsca pani dyrektor, która udostępniła nam salę gimnastyczną, dzięki której akcja odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu, a nie na otwartym terenie.